Zanim zacznę, prośba. Jeśli jesteś protestantem, podejdź do tego, co mówię, z dystansem. Naprawdę kocham wszystkich braci odłączonych. Na tym zdjęciu widać, jak przywitałem chłopaka, który powiedział, że ogląda mój kanał i jest protestantem. Naprawdę was lubię i cenię za miłość do Słowa Bożego. Jeśli czasem wydaje się zbyt stanowczy czy ostry, to jest to zawsze w odpowiedzi na zbytnią ostrość niektórych braci odłączonych, którzy nazywają mój kochany kościół nierządnicą, Babilonem, czarną mafią i tak dalej. I na to chciałbym dzisiaj w ostry sposób odpowiedzieć, na te właśnie zbyt ostre zachowania z przeciwnej strony. Także jeśli jesteś protestantem, ale szczerze szukasz Chrystusa i nie twierdzisz, że katolik to jest Babilończyk, to naprawdę nie bierz tego do siebie. Bardzo proszę, okej? Okay? Witajcie, jestem Mikołaj i nie pytajcie o manekina. Czyściec, wymysł czy rzeczywistość? Jeśli jesteś katolikiem, kiedy słyszysz to pytanie, to nadal się nad tym zastanawiasz. Może to wszystko jest kłamstwo? Wymyślone przez katolickich biskupów na jakichś soborach. To pamiętaj o tym, też kiedyś byłem na twoim miejscu. Już tyle razy słyszałem od protestantów, że czyściec to jest wymysł, że sam zaczynałem w to wierzyć. Zaczynałem wierzyć w to, że papież chciał mieć ładny pałac. Więc wymyślił czyściec, żeby sprzedawać odpusty, no bo Watykan sam się nie zbuduje. I teraz ważne pytanie brzmi, dlaczego zaczynałem wierzyć w takie rzeczy? Ponieważ nie szukałem argumentów w stronie katolickiej. Byłem tak zwanym ignorantem. I dzisiaj chciałbym się rozprawić nie tylko z herezją, która brzmi czyściec nie istnieje, ale także właśnie z tą ignorancją. Kiedyś napisałem coś na fejsie o czyśćcu i oczywiście musiała się pojawić protestantka, która twierdzi, że o czyśćcu nie ma w Biblii ani słowa. O tym nic nie ma w Biblii. W Piśmie Świętym nie ma ani słowa na ten temat. Ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa. Biblia o tym w ogóle nie wspomina. Ani słowa. A powiedz tak szczerze, sprawdzałeś? Powiedziała mi, żebym podał jej jakiś fragment z Pisma Świętego o czyśćcu. I teraz, to jest bardzo ważne, to co zrobiłem następnie, zajęło mi minutę. Dosłownie minutę. Pisałem do wujka Google'a trzy słowa. Czyściec w Biblii. I co zrobiłem następnie? Klikłem w pierwszy link. Tada! Cała podstawa biblijna czyśćca. Na stronie egzorcyzmy.katolik.pl. Niech was Bóg błogosławi. Co na to odpowiedziała moja cyberkoleżanka? Odpowiedziała: żadna strona mnie nie przekona. What? I to był koniec dyskusji. Nie odezwała się więcej. Chyba nie muszę tłumaczyć, że to oznaczało poddanie się i ucieczkę. Zero argumentów, żadnej odpowiedzi, tylko zwykłe: żadna strona mnie nie przekona. I to właśnie tego dnia zrozumiałem, że poczciwi ludzie są nie tylko wśród katolików. I teraz, ku ścisłości. Nie uważam oczywiście, że jednym linkiem można kogoś przekonać. Ale nie ma żadnego sensu twoje powtarzanie mi, że nie ma o tym ani słowa w Biblii, skoro ja uważam, że jest. Ani słowa, ani słowa. Możesz zamiast tego napisać: moim zdaniem fragmenty biblijne, które są podane jako podstawa biblijna czyśćca, są słabe. Wtedy widać, że jesteś elegancki, ciut oczytany, a nie kompletny ignorant. Biblia o tym w ogóle nie wspomina. Ani słowa. Dlaczego to wszystko opowiadam? Żeby katolicy zobaczyli, jak łatwo jest znaleźć informacje, jak łatwo jest znaleźć argumenty, podstawę biblijną katolickiego nauczania. Protestanci, żeby przestali powtarzać to niemiłe wymysły kościoła katolickiego. Wszystkie katolickie dogmaty mają podstawę biblijną. Czasem jest ona, że tak powiem, pośrednia, tak? Jeśli tam chcecie mówić o wniebowzięciu Maryi. Ale wszystkie mają jakąś chociażby taką pośrednią podstawę biblijną. Więc zamiast zachowywać się jak ignoranci, mówiąc o tym nie ma ani słowa w Biblii, poproście grzecznie i elegancko o podstawy naszych wierzeń. A jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie miał czas i wiedzę, to wam odpowie. A czasem możecie też sami pójść do wujka Google'a, wpisać tych naprawdę prostych parę słów dosłownie i uzyskać odpowiedź. Ale nie, ja wolę chodzić po komentarzach i milion razy pisać, że czegoś nie ma w Piśmie Świętym. Ani słowa, ani słowa, ani słowa. Bracia katolicy, jeszcze raz, proszę, nie dawajcie się zwieść w tak prosty sposób. Cześć, kim jesteś? Cześć, jestem katolikiem. A wiesz, że o spowiedzi nie ma nic w Piśmie Świętym?
Naprawdę? O, słowo daję! O, matko! No, więc kim jesteś? Jestem protestantem. Oczywiście, że szanuję katolików. Do niedawna też byłam mocnym katolem, póki nie zobaczyłam, że to, co mówią w kościele, w ogóle różni się z tym, co jest napisane w Biblii. Póki nie zobaczyłam. No, ciekawe właśnie, jak wyglądało to przebudzenie. Ciekawe. Czy to była może jakaś rozmowa z kolegą protestantem, przystojnym? Tylko dlaczego wtedy mu nie powiedziałaś, żaden kolega mnie nie przekona? Ale przejdźmy już do rzeczy. Czy czyściec został wymyślony po to, żeby sprzedawać odpusty i za te pieniądze wybudować pałace watykańskie? Otóż nie. Dowodem na to są różne teksty chrześcijan napisane na długo przed reformacją. Takie na przykład jak ten. To jest tekst papieża Innocentego IV z 1254 roku. Bardzo ciekawy tekst. Nie będę tego czytał wszystkiego, więc jeśli jesteście ciekawi, zatrzymajcie sobie wideo. Widzimy, że papież Innocenty IV opiera się na fragmentach biblijnych, ale stwierdza też, że przekazuje naukę świętych ojców. Ten tekst pochodzi z roku 1254, co oznacza, że powstał jakieś 300 lat przed reformacją, czyli Marcinem Lutrem, który narzekał, zresztą słusznie, na sprzedawanie odpustów. No dobra, ale to niczego nie udowadnia. Biznes odpustowy mógł powstać właśnie wtedy. Czyżby? Oto drugi tekst, dużo starszy, autorstwa świętego Grzegorza Wielkiego. Znowu, w oparciu o Pismo Święte, Grzegorz Wielki przekonuje do wiary w ogień oczyszczający. Ile to lat przed sprzedawaniem odpustów? 1000. Wow. Nie wiedziałem. Idźmy dalej. Święty Cyprian napisał o czyśćcu 1300 lat przed sprzedawaniem odpustów. Czy to koniec? Nie, o czyśćcu pisał już ojciec kościoła Tertulian 1400 lat przed odpustami, czyli prawie 2000 lat temu. O czyśćcu wiedzieli już pierwsi chrześcijanie. I chyba nie byli głupsi od nas, skoro znali apostołów. Albo chociaż uczniów, apostołów. Pomyślcie o tym. Błagam, wytężcie umysły, bracia i siostry. Naprawdę kocham was z całego serca, ale niektórzy z was powtarzają, że Kościół katolicki naucza bredni. Podczas gdy my tak naprawdę przekazujemy naukę apostołów. Jeśli odrzucacie katolickie prawdy wiary, odrzucacie naukę apostołów. Ale co ja gadam? Przecież wy wierzycie w Trójcę Świętą, o której nie ma bezpośrednio nic w Piśmie Świętym, tak samo jak o czyśćcu. Wierzycie w Trójcę, bo trochę tradycji jednak uznajecie. Co za wybiórczość. Po drugie, pochylmy się w końcu nad fragmentami biblijnymi. Postaram się to zrobić raczej szybko. Może zajmiemy się fragmentem, który zacytował sam Tertulian już w II wieku. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. To jest fragment o przebaczeniu, ale na końcu Jezus mówi bardzo ciekawą rzecz. Tak też Ojciec mój niebieski uczyni z wami. Ale jak? No, odda oprawcom, póki nie zwrócimy długu. O co tu chodzi? Tylko czyściec jest logiczną odpowiedzią. Szczerze mówiąc, nigdy nie pytałem żadnego protestanta, ale jestem bardzo ciekawy, co oni rozumieją przez to. Co to znaczy według was, protestanci, że Ojciec Niebieski nas gdzieś zamknie, odda oprawcom, dopóki nie oddamy długu? O co chodzi, jeśli nie o czyściec? Naprawdę się nie mogę doczekać waszej kreatywności. Na pewno będziecie musieli się nagimnastykować. Teraz fragment, który był cytowany przez Grzegorza Wielkiego. Ewangelia Mateusza, rozdział 12. Tutaj Jezus mówi o tym, że słowo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Prosty wniosek? Są grzechy, które mogą być odpuszczone w przyszłym wieku. Znowu, o co może chodzić? Jeśli nie o czyściec. Według protestantów, kiedy umieramy, możemy iść albo do piekła, albo do nieba. Już nie ma odpuszczania grzechów tam. Jest odpuszczenie grzechów tutaj, przez chrzest. Ale tam już nie ma odpuszczania grzechów. Nie ma odpuszczania grzechów w przyszłym wieku. A Jezus mówi, że jest. Tylko czyściec jest logiczną odpowiedzią. Papież Innocenty IV natomiast zdecydował świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian. Święty Paweł mówi tutaj, że w dzień sądu jakiś ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Znowu, najprawdopodobniej chodzi o czyściec. Nie ma innego logicznego wytłumaczenia. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale z kontekstu wynika, że chodzi raczej o budowanie kościołów. Zgadza się, jednak święty Paweł mówi, że ten ogień wypróbuje dzieło każdego. A nie każdy, według 12 rozdziału, tego samego listu zresztą, jest apostołem.
Nie każdy jest nauczycielem, nie każdy buduje kościoły, a każdy będzie wypróbowany przez ogień. O jaki ogień chodzi? O jakie wypróbowanie? Logiczną odpowiedzią znowu jest tylko czyściec. To jeśli chodzi o Nowy Testament. Może niektórzy z Was są ciekawi, czy możemy znaleźć coś o czyśćcu w Starym Testamencie. Oczywiście, że możemy. Taki oto ciekawy fragment znajduje się w Księdze Mądrości. Dusze zaś sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dotknie ich żadne cierpienie. W oczach głupców uchodzą za umarłych. Śmierć ich uznali za nieszczęście. Odejście od nas za unicestwienie, a oni przecież spoczywają w pokoju. Więc jest mowa o ludziach, którzy umarli. Ale idźmy dalej. Werset 4. Chociażby zdaniem ludzi zostali ukarani, nadzieja ich pełna nieśmiertelności. Po drobnych utrapieniach otrzymują wiele dobrodziejstw, Bóg bowiem doświadczył ich i uznał ich za godnych siebie. Nie wprost, ale jakby coś było o czyśćcu. Następny fragment jest dużo bardziej mocny, ponieważ taką praktyką połączoną w sposób naturalny z wiarą w istnienie czyśćca jest oczywiście modlitwa za zmarłych. Obecna w kościele katolickim, w ogóle nieobecna wśród protestantów. Protestant powie, że bez sensu jest modlić się za zmarłych, tak? Bo po śmierci idzie się albo do piekła, albo do nieba. Chyba każdy protestant tak powie. Chociaż ten cytat, kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty, pochodzi z Marcina Lutra? Co? 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 Jak to? To jest teza 71? Co? Co? Z tych tez, co on je przybił do kościoła? To są te tezy i on tam... Ja myślałem, że te tezy miały wyśmiać odpusty. Wyśmiać czyściec. Co? Jak to? Piekło, czyściec i niebo są względem siebie tak różne jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia. Teza 16? Jak to? Marcinie Lutrze! Czyściec bliskością rozpaczy? Ja myślałem, że według ciebie czyściec nie istnieje. Teza 17. Zdaje się być, że duszą w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. Lutrze, przecież czyściec nie istnieje. Jak możesz tak mówić? Marcin! Marcin! Teza 91. Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i zapatrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie zrodziły te zarzuty. Lutrze! Nie, jak to? Marcin! Marcin! Nie! Lutrze, zdradziłeś protestantów! Jak możesz ty, ojciec wszystkich protestantów, powtarzać te katolickie brednie? Marcinie, Lutrze, jak mogłeś? No kurczę! Halo? Przepraszam, jest Marcin? Teza 69. Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należnym uszanowaniem przyjmować delegatów apostolskiego odpustu? Więc, kochany bracie protestancie, kochana siostro protestantko, wolny chrześcijaninie, czy tam szybki, co chcesz, odrzucasz naukę apostołów, no bo odrzucasz naukę ich uczniów, tak? Ojców kościoła. Wydawałoby się, że w ten sposób odpadłeś od kościoła, ale nie, przecież masz swoje autorytety. Marcina Lutra, który przybił swoje 95 tez do drzwi kościoła. W których bronił czyśćca i odpustów? A, no to nie, chociaż to ojciec protestantów, no ale to nie, to może Henryk VIII, który założył swój kościół, bo papież nie zgodził się na jego rozwód z żoną Katarzyną i poślubienie Anny. Trochę głupi powód, żeby zakładać kościół. Zwłaszcza, że Annę potem oskarżono o używanie czarów, więc skazano ją na spalenie na stosie lub ścięcie, zależnie od woli jej męża. Co? Czekaj. Czekaj. Myślałem, że to katolicy palili czarownice na stosach. W ogólnym szaleństwie spalono w całej Europie za czary około 500 000 osób. O matko, no właśnie, no to na pewno sprawa katoliku. Czekaj. Według dzisiejszych szacunków ponad 90% czarownic spalono w krajach protestanckich?
jeszcze raz, odrzuciłeś wiarę apostolską, a nawet wiarę Marcina Lutra, przynajmniej tą wczesną, bo ona tam ewoluowała. Więc jesteś sam jak palec. Siadasz sam z Biblią, żeby samemu coś sobie z niej wywnioskować. Chociaż Piotr w swoim liście napisał, że tak nie można robić. Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w piśmie, bo nie z woli człowieka głoszone były niegdyś proroctwa, lecz natchnieni Duchem Świętym przemawiali święci ludzie Boży. Nie możesz sam siadać z Pismem Świętym i samemu sobie coś wnioskować. To nie jest do prywatnego, osobistego, samotnego wyjaśniania. Pismo Święte trzeba rozważać w Kościele i z całym Kościołem. Nie twoim zborem, nie twoją parafią, ale z Kościołem wszystkich wieków, zwłaszcza pierwszych, czyli Kościołem ludzi, którzy znali apostołów i którzy przekazywali prawidłową naukę Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. W każdym razie, matko, wybaczcie, trochę mnie zbiło z tematu. Jak mówiłem, praktyką połączoną w sposób naturalny z wiarą w czyściec jest modlitwa za zmarłych. Czy znajdziemy w Biblii modlitwę za zmarłych? Oczywiście! Ten fragment mówi o bitwie, którą Izrael wygrał, ale po walce, gdy poszli zbierać poległych, okazało się, że każdy poległy ze strony Izraela miał pod szatą przedmiot poświęcony bożkom, który wziął jako łup z jakiejś poprzedniej bitwy. To stało się oczywistym powodem ich śmierci. Zgrzeszyli przeciw swemu Bogu Jahwe i z tego powodu zginęli. Wszyscy więc chwalili Pana, sprawiedliwego sędziego, który ujawnia rzeczy ukryte. Potem zaczęli się modlić i prosili, aby nie pamiętał już o popełnionym grzechu. Szlachetny Juda napomniał lud, by wystrzegali się grzechu, mając przed oczyma to, co nastąpiło z powodu grzechu poległych. Zarządził składkę wśród żołnierzy i posłał do Jerozolimy 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Postąpił szlachetnie i godnie, z myślą o zmartwychwstaniu poległych. Gdyby bowiem nie oczekiwał zmartwychwstania poległych, modlitwa za zmarłych byłaby rzeczą zbyteczną i niewłaściwą. Jeżeli jednak wierzył, że tym, którzy pobożnie zasnęli, przeznaczona jest przepiękna nagroda, była to myśl święta i pobożna, dlatego też zatroszczył się o przebłagalną ofiarę za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni. Druga księga machabejska mówi wprost o tym, że Juda, sprawiedliwy, Machabeusz, wierzył, że za sprawą ofiary i modlitwy za zmarłych można zmarłych ludzi po śmierci uwolnić od ich grzechów. Bardzo ciekawa sprawa. I teraz ktoś może powiedzieć, chwileczkę, przecież księgi machabejskie są deuterokanoniczne, czyli to są księgi, których niektórzy protestanci nie mają w swoich pismach świętych. Mają trochę chudsze Biblie, ale właściwie co z tego? Nawet jeśli ktoś nie uważa, że te księgi są natchnione przez Ducha Świętego, to nikt nie zaprzeczy, że to są dobre źródła historyczne. Wiemy na pewno, że w czasach, kiedy powstały księgi machabejskie, Żydzi wierzyli, że można pomóc umarłym w uwolnieniu się od ich grzechów, przez składanie za nich ofiar i przez modlitwę za nich. Wiara w czyściec zatem, czy po prostu modlitwa za zmarłych, nie zaczęła się w którymś roku naszej ery, żeby Kościół katolicki miał dobry biznes. I trzeci ciekawy cytat ze Starego Testamentu, to jest Księga Syracha. Obdzielaj darem każdego z żyjących, a miłosierdzia nie odmawiaj także zmarłemu. Słucham? Jak mogę udzielać miłosierdzia zmarłemu? Protestantowi nie przyjdzie to przez myśl, a Żydzi w czasie powstawania tych ksiąg wierzyli, że można jakoś udzielić miłosierdzia zmarłemu, chociaż jest zmarły. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego Marcin Luther właśnie te księgi wyrzucił z Pisma Świętego. Właśnie dlatego, że były bardzo mocną podstawą dla wiary w czyściec. Bo Marcin Luther, jak kobieta, zmiennym jest. Kiedy przybijał swoje tezy, wierzył w czyściec. Potem przestał wierzyć, więc wyrzucił księgi machabejskie. Najpierw prawidłowo wierzył w zbawienie z wiary, z której wypływają uczynki, ale potem odrzucił zupełnie wartość uczynków, więc musiał wyrzucić list Jakuba. Ale w końcu zmienił zdanie i jednak tego nie zrobił, co sprawia zresztą, że wierzący w zbawienie z samej wiary mają poglądy sprzeczne ze Słowem Bożym, bo w ich Bibliach nadal jest ten list Jakuba, który jest dla nich wielkim kamieniem w bucie. Tak samo zmienni są oczywiście świadkowie Jehowy, którzy... chwileczkę... To jest ich pismo, tak? Strażnica... Co tu robi krzyż? Co robi krzyż na strażnicy?
piśmie świadków Jehowy, którzy uważają, że Jezus nie umarł na krzyżu, tylko na palu? Odpowiedź brzmi, wtedy jeszcze tak nie uważali. Na początku byli przekonani, że Jezus umarł na krzyżu, stąd krzyż w ich logo właściwie, tak można by to nazwać. I stąd krzyż na ich biurze głównym w Brooklynie. Tam na początku XX wieku, tak? Jak to dobrze, że jestem w kościele katolickim. Kościele, który od 2000 lat głosi to samo, robi to samo i nie robi żadnych, powtarzam, żadnych zmian w najważniejszych prawdach wiary. Nie było u nas ani jednego momentu, w którym by papież nagle powiedział: hej, chyba jednak Jezus nie umarł na krzyżu, tylko na palu. Hej, chyba czyściec jednak nie istnieje. Hej, chyba nie możemy jednak chrzcić dzieci. Nie mam pojęcia, skąd mi to nagle przyszło do głowy, ale chyba nie możemy. Hej, ty... Ta księga Pisma Świętego chyba nie jest natchniona, wiesz? Wszyscy chrześcijanie od 1000 lat tak myśleli, że jest natchniona, ale mi coś tu nie pasuje. Więc to chyba nie jest natchniona księga, skoro mi coś nie pasuje. Hej, może jednak będziemy wyświęcać kobiety na księży i na biskupów, na biskupki. Co prawda Jezus ustanowił apostołami tylko mężczyzn, ale no idźmy z duchem czasu. Hej, to może będziemy wyświęcać na księży też gejów. Co prawda napisane jest, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie wejdą do nieba, no ale przecież nie jest napisane, że nie mogą być biskupami, prawda? Kościół katolicki nigdy nie wygłupiał się w ten sposób. Dzięki ci, Panie. Od 2000 lat wierny jest nauce Jezusa Chrystusa i apostołów. Ale chciałbym na koniec powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę... to wszyscy, bez wyjątku, wierzą w czyściec. Każdy katolik, każdy protestant, świadek Jehowy, każdy wierzy w czyściec. Co ty za bzdury opowiadasz? Nie bzdury. I nie żartuję. Mówię całkowicie serio. Chodzi mi o to, popatrzcie. To jest linia czasu. Tu jest nasza śmierć, albo koniec świata. W każdym razie ten okres tutaj, przed śmiercią, to jest nasze życie doczesne. A tu, po śmierci, to jest oczywiście życie w niebie. Przy założeniu oczywiście, że idziemy do nieba. I teraz tak, przed śmiercią wszyscy chrześcijanie wierzymy, że ten okres jest jakiś nieidealny. Nawet jeśli mi się wydaje, że jestem ze wszystkimi ugadany, w sensie, że jestem w zgodzie ze wszystkimi, tak? Nawet jeśli miałem z kimś jakiś konflikt, to z nim pogadałem, dogadaliśmy się, podaliśmy sobie ręce i tak dalej. Nawet jeśli mi się wydaje, że tak jest, to nadal ja mam jakiś dystans do kogoś być może już. Już nie mam do niego pełnego zaufania. Są takie rzeczy, których czasem nawet nie umiemy nazwać, ale one czujemy, że są. Każdy chrześcijanin się zgodzi, że w niebie tego wszystkiego nie będzie, że tam będziemy doskonali, będziemy kochać w sposób doskonały, już nie będzie grzechu i nie będzie niczego między nami. Nie będzie niczego złego, niczego niedoskonałego. Więc przed śmiercią nie jest doskonale, po śmierci jest doskonale. Coś musi się zmieniać w tym punkcie. W punkcie śmierci. Ewentualnie po śmierci. No bo nie przed śmiercią. Podczas śmierci albo tuż po śmierci coś musi się wydarzyć, jakaś przemiana. Teraz na pewno każdy protestant mówi, no dobra, ale to nie jest czyściec, bo wy wierzycie, że czyściec to jest jakiś długi okres między śmiercią a już pełnym tam życiem w niebie. Ale prawda jest taka, że Kościół nigdy nie nauczał, że czyściec ileś tam trwa. Nie wiemy, ile czyściec trwa. I o czym praktycznie się nie mówi. Trudno znaleźć cokolwiek w internecie na ten temat, ale wiem, że to jest prawda. Kościół dopuszcza, niektórzy teolodzy tak twierdzą, że to jest możliwe, że czyściec to jest okamgnienie. I w taki właśnie czyściec, który może być tym okamgnieniem, bo tak też naucza Kościół katolicki, że tak może być. Taki czyściec wierzą wszyscy chrześcijanie. Na pewno. Bo wszyscy wierzą, że przed śmiercią jesteśmy niedoskonali, a po śmierci, jeśli idziemy do nieba, będziemy doskonali. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Shalom. Pokój. Postscriptum albo postrekordum. Korzystałem m.in. z tej książki, którą gorąco polecam. Dlaczego ufam Kościołowi? Biblijny podręcznik obrony wiary Marek Piotrowski, którego miałem ogromną przyjemność poznać na pewnej sesji apologetycznej pod Warszawą. Szczerze mówię, że długo czekałem na coś takiego. I jak zobaczyłem, że jest, to od razu wyskoczyłem z pieniędzy, żeby dostać
Myślę, że będzie dostępne gdzieś w internecie. Bardzo, naprawdę polecam wam, katolicy, którzy... Nie, ja wiem, że już nie muszę więcej mówić. Ludzie się rzucą na nią, na pewno. Mam na imię Darek. Jestem protestantem. Myślałem, że to Kościół katolicki spalił te 90% czarownic. Ale myliłem się. Było dokładnie odwrotnie. Myślałem, że Marcin Luther wystąpił przeciw odpustom i przeciw czyśćcowi. Ale myliłem się. Było dokładnie odwrotnie. Myślałem też, że najlepiej zrobię, jeśli opuszczę Kościół katolicki. I cóż, i może tu też się myliłem i jest dokładnie odwrotnie.